Cześć, siemanko, z tej strony Araulen i witam w drugim odcinku z Calm League. I tym razem drugiej gram... Drugiej kolejce, nie odcinku. No u mnie drugi odcinek, a że druga kolejka to jest twoja, swoją zawsze, drogą. Zawsze będzie druga kolejka, drugi odcinek, trzecia kolejka, trzeci odcinek. No dobra, jak słyszycie, jest ze mną Konsi i dzisiaj gramy sobie Lech versus Legia. Skoro odcinek jest do mnie na sobotę, to znaczy, że dzisiaj mamy też w realu mecz Lech versus Legia. Tak. Także ciekawe, zobaczymy. Ciekawe, czy ten wynik będzie podobny. Wiesz, jeśli... Aleksandrow. Jeśli ja wygram, to może być podobny, a jeśli... A jeśli nie wygram, to wolałbym, żeby Lech wygrał. Ja, kto ci tam to wyjął? Popukał się po klacie. Ładnie to wyciągnął. Stawiają się w polu karnym. Do narożnika biegnie Kucharczyk, podniósł sobie piłkę, ustawia w narożniku. No fajne tempo tego biegu, nie ma co. Mógł tam trochę rękę, ale rękę podnosi, on jeszcze nie wie, po co on tu rękę podnosi. To jest czysty Kucharczyk. I fatalna główka, o! Ach, i on tam został. Przejął. On jeszcze nie wrócił w ogóle. Burić do bramki. Kucharczyk to tak trochę jak król Wawrzyniak. O nie. A, myślałem, że wyjdzie. Ależbym miał błąd. No tak, jeszcze nie tu podaję, gdzie trzeba. No, kurde. O nie. Nikolić, strzelaj to. Kamiński! No co? Odepchnął go. No bo on ma parcie na piłkę, on chciał tam dopaść. Ja pierdzielę. Jak go odepchnął. Wiesz, no ja się jedynie boję, bo tutaj rzeźniczak gra, on tu... Cholera. Co chyba właśnie on podawał. Ja! Ja! Ależ to była szansa, nie wierzę w to. Taki ostry kąt, ale to mogło się udać. W ogóle to Jeftić widzę profesjonalnie odwzorowany, nie ma co. A właśnie, Cieżniak na bramce. Taki debiut. Znaczy, jak się Cieżniak prze... Cholera. Kurde. Wow, słuchaj. Mister Kucharczyk. A ogólnie to fatalnie to sobie przyjął i piłka mu tak odskoczyła, że i tak z tego by nic raczej nie było. Biedny pan fatalny. No, niestety. Aleksandrow, on jest szybki, ale... Aj, wyjął ją, wyjął ją. Wyjął, Burić ładnie broni. Kolejny ostatnio 3 bramki, hat-tricka zdobył. No, wiesz, krytykowali go ostatnio, że nic nie strzela. To musiał się chłopak odblokować. Tak, tamten mi się przewrócił! Dlaczego on się... Cholera. Dlaczego on wtedy przy tym dośrodkowaniu tej piłki nie przyjął? Coś dziwnego. Kurde, po prostu, no! Zrobił. Puść to, rzeźnik. Jak on by to próbował przyjmować, to jeszcze by coś spieprzył. Typowa o. Polska liga. Nielsena pokazują. Tutaj strzał. Och, a, to kurde. Ten słupeczek. Jak żałuję, że to nie wpadło. Ale ty też miałeś takie akcje już, co? No były tam jakieś strzały, akcje. GOL! A, brama. Gol 1-0! Zastrzelił? Nielsen. Ależ to sobie ładnie zrobił. No elegancko. Kurde. Teraz żal by było to przepuścić. Przyzwyczaiłem się do gry Realem i teraz... Cholera. Realem pogrywasz ostatnio? No bo jak też tam ten Real mam, no to mówię, co zagram tym Realem kilka meczów. Zobaczę, jak on tam gra. To w ogóle widzę, że miałem Sisiego wystawić, a Lovrencicia wystawiłem. Parczyk. Fatalny, fatalny.
Kurde, nie ten, nie na tego zawodnika się przełączyłem. Burić! Dobij to, to Burić! Ej, spalony. Uff. O, ale Burić w formie. Burić w formie. Oby nie. Klatką zgrał. No, skubany! Ależ, ależ ładna to strzał był, kurde. To ładny, no na pewno więcej chyba strzałów oddałem jak na razie. Trałka, trałka, strzał z daleka! Zablokowany! Zablokowany. Co tam wychodzi Priović? Może mu się uda coś trafić. No! Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Chciałem strzelić jakoś inaczej, a chyba niechcący mi się wcisnął przycisk jeszcze jeden. Zasztuczkować chciałeś trochę. Nie, 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 ale po prostu mi się wcisnął chyba jeszcze jeden przycisk. Linetti. Jeftić podaje do Nielsena, Nielsen do Lovrencicia. Lovrencic podaje, Trałka przy piłce, podejmuje się, nie udaje mu się oddać strzału. A w sumie chyba z tej lewej strony jest... O! Ten... A, właśnie, Aleksandrow. Ja mówię, on tutaj gdzieś zniknął. Burić! Znowu Burić? Co ten Burić broni? Niestety. Jak dla mnie, niestety. Oddalili grę od swojego pola karnego piłkę. Ale Rzeźniczek tutaj wbiega. Kurde. Telefon mi krzyczy, że jest głodny na ładowania. To musiał później podłączyć. Priović strzela. Aaaa, znowu broni. Przestrzelił czy Burić? Nie, Burić, Burić. Ale mu kitka zaczęła latać. Zobacz, Burić. Burić, no. Kurde, co ten Burić broni? Burić. Strzelaj to, strzelaj! I znowu oddalono grę. A co tam było? A, no bo strzelałem, nie? I faul jeszcze był. Burić ma co robić jak na razie. Zdecydowanie. No. Cierżniak ma mniej do roboty u ciebie. O, tam jakiś faulik był. Co on za faul był? Chyba miał jedynie taką jedną interwencję Cierżniak. I niestety już puścił bramkę. A już to ładnie przerzucił sobie. Przechodzą na skrzydło. Kucharczyk, Nielsen. Nielsen. Tracił piłkę. Kucharczyk przejął. I Kucharczyk lewą stroną biegnie z piłką. A Rajuri goni Kucharczyka, ale go nie dogoni. O, ale od niego zdecydowanie. Oddalił. Zdecydowanie. No, a Rajuri do najszybszych nie należy. Też tak mi się wydawało, że on tam. Aleksandrow, kurde, bije piłkę zwrotnego. O! Co, znowu spalony czy faul? Nie no, faul, no bo wiesz, jak jestem w ogóle karnym, to cisnę ten strzał, no. A, Artur jakiś, co za? Jędza, Jędza. A. No kurde, no wiesz, jak jestem w polu karnym, no to już ciskam ten strzał, to mówię, może coś padnie. No ale tym razem, wiesz, no... Normalnie Konsi dzisiaj gra agresywniej ode mnie, nie myślałem, że, że dożyje tych czasów. Nie wiem, czy agresywniej? Ech, nieudane podanie. No ale ten Borysiuk, ale on i tak by się nie pościgał. Interem to on nie jest. Spokojnie Lech teraz. Jeftić wycofuje piłkę. Kamiński. Kurde, kurde. Atak pozycyjny Lecha. Chociaż nie wiem,
Szczerze nie wiem, czy jest coś takiego jak atak pozycyjny w nożnej, bo w ręcznej to jest atak pozycyjny. Ależ faul! Ale to przywilej Kozłowiczki, tam biega. Uuu. Ależ Linetti wślizg, ależ on ryzykował. Ale Linetti to tam, wiesz, on tam takie wślizgi. O, shit. Linetti w defensywie tam też potrafi grać, więc... Teraz Chlousek zablokował. Ładny wślizg Chlouska. Prijović. Za wolnych mam napastników, to na pewno. A ja za wolnych obrońców. Jeszcze tak spalony. Jeszcze, tak, jeszcze. Ktoś tam żółtą dostał? Kto? Arajuri. Arajuri. A za coś konkretnego w ogóle? Bo ja nawet nie wiem. A on tam wcześniej jakąś tam interwencję, to wtedy co ten przywilej korzyści był. To on, to tam sędzia mu to zapamiętał. Ja! Kurde no. Ależ miałem znowu setkę. Spójrzmy. Trzy strzały. Kurde, nic moje. Nie wpadło. A ty jeden celny i bramkę. No cóż. No bo ja miałem jeszcze dwa tak słupki. To nie zalicza. Ja miałem też. Faule. Ty masz więcej fauli. Ale z żółtych mamy porówno. Kurde. Celność. Dokładność podań masz większą. Delikatnie. Dużo? Bo ja już oczekuję na przeciwnika. 81 do 73. Zobaczymy coś takiego jeszcze. To wchodzi... A, Sisi i Maciek. Sisi. Och, przechodzisz od razu do ataku. Tam był faul chyba, ale co? Nie? No, idę. Kędziora walczy z Prijovićem. No nie miałeś tego wstrzelać! Plusek zostawił, tam niech sobie Cieśniak wykopuje. Niech się wykaże chłopak, bo nie ma za wiele do roboty w tym meczu. Nikolić? Aleksandrow. Ech, cholera, ale tutaj jeszcze... Jeszcze podanie do Borysiuka. Ściga się z Pawłowskim, no ale... To wiadomo było z góry, kto jest szybszy. Cholera. No nie na dół, kurde! Pawłowski troszkę szybszy jednak jest. No Pawłowski jest fajny skrzydłowy. Plusek ofensywne wejście, dośrodkowanie, ale tam był odepchnięty. Nie wyszło. Lekko i nie zdołał dośrodkować. Co ty tak przeganiasz? No kurde, zarąbiste podanie, nie ma co. O, nie jestem w centrum uwagi, ale nie mam komentarzy włączonych, to nie wiem co oni tam... bebłoczą. Nie! Nikolić! Ech, Nikolić! Nikolić, Nikolić w takich sytuacjach potrafi... I tu chyba jeszcze Chlousek mu asystował. On ma chyba 14. Burić mógł troszkę wcześniej wyjść. Mogłem tutaj... No już kurde... Wracamy do punktu wyjścia. Ale szkoda tego mojego prowadzenia przez tak długi czas. Zawsze jest prowadzenia szkoda. Wiesz. Co by tu nie mówić, to zawsze te prowadzenia. Ale wiesz, no... Jak to 2-0 przez większość meczu z GZ-em prowadziłem... No po prostu... Aż żal! To jest już w ogóle taki żal! Ale Nikolić, ale on się nie umie ścigać, to jest jego... Wada. Szkoda, że nie gramy tego jak Kosecki z wypożyczenia wróci. To miał szybkie skrzydła przynajmniej. Kosecki do końca sezonu jest wypożyczony? O kurde, faul, no faul na jedłowcu. No chyba, nie wiem w sumie. Oj, będzie kartka, będzie tego. Kartka. A to jeszcze, to już było pod czerwoną, taki pomarańcz nawet. Pomarańcz. A coś tam kminią nad tą pomarańczową kartką, to... Zielono, zielonej co słyszałem, ale pomarańczowa, to nie wiem. Ja o zielonej, nie no kurde, to coraz więcej ciekawych rzeczy.
A Łysy przyznał, że FIFA 10 milionów wzięła za mundial w RPA. Nie wiem, czy słyszałeś. No, tam też coś słyszałem. Ale ładnie, to wlazło. Jodłowiec, jodłowiec, on ładnie wchodzi. Ja! Ale jak ładnie się wtoczyła, kurde, po ziemi, tak delikatnie. Kurde! I to nie wiem, czy dwóch SPD tej akcji nie rozpracowało, chociaż chyba nie. Chyba Aleksandr do środku wybrał, tylko było 7, widać, on ma chyba 77. I... Ech. A było tak pięknie. Było tak pięknie. Skrzydła mi słabo funkcjonują w tym meczu. Nie wiem dlaczego. No ja też nie wiem. Aleksandrow nie wyjdzie. Linetti też jest szybkim zawodnikiem. Faul był ewidentny, ale przywilej korzyści. Może być z tego jakiś dobry przywilej. Jest! 2-2. Jest! 2-2! Ależ to pięknie Gajos rozegrał. I się tam przecisnął między tymi obrońcami. Zatańczył tam między nimi. No Cieśniak. Dwie bramki już wpuścił. Ciekawy mecz. Niestety. Już 4 bramki. Jodłowiec. Niedobrze. Kurde, niedobrze. Ale Nikolić mógł biegać do samego końca. On tutaj odpuścił i dlatego... Gajos z Borysiukiem się tam zderzyli. Gajos! Przechodzi do strzału! Och, Cieśniak, pierwsza jego udana chyba interwencja w sumie. Albo i nie wiem. Aleksandrow już jest troszkę zmęczony, ale... No i... Trałka chyba go zepchnęła, Trałka pięknie przeszedł. Ale nie, no w sumie myślałem, że sobie da Aleksandrow radę, bo Trałka jednak za szybki nie jest. No co to za podanie było? Ale jednak nie dał sobie rady. No niestety. Cholera, mogłem trochę bliżej podejść jeszcze. Nie! Uff! Ależ to było ryzykowne! Cholera. Burić. Znowu jodła. Burić ratuje sytuację. Co ja o Cieśniaku tego powiedzieć nie mogę. Ano, dałeś chłopakowi zagrać? Zaufałeś mu? Zresztą Malasz też jest... nie jest taki, wiesz, super. Dlatego... Końcówka meczu będzie bardzo ciekawa. Na pewno. Daj, może wiesz co, może kogoś wprowadzić, bo... tak pomęczyli. To ja może bym też jakąś zmianę zrobił? Chyba trzy można zrobić, myślę, że coś nie? takiego, no. Myślę, że coś takiego będzie okej. Okay. O, ja tu już gram. Rajuri teraz ładnie przyblokował. Cholera, podanie do rezerwowego już. Myślę, że wejdzie. Tak, dokładnie. W ręcznej chyba tak już wchodzą w trakcie. To by mogło być podanie. Klausek, wejście do środkowuje, Klausek. Burić. Tutaj. Ja! No! Ależ było gorąco. Ale to było gorąco. Bardzo gorąco. Guilherme. Pawłowski przejmuje piłkę, Bereszyński stracił. Sisi stracił. Marysiu, Guilherme. Tu się Linetti próbuje ścigać i przejmuje tą piłkę. No, bo niestety, kurde, trochę źle... Nie wyszło podanie. Trochę źle ten drążek przechyliłem. Sisnie, urobak! Oj, nie, Cieśniak. Cieśniak za dużo roboty nie mylę własnych zawodników.
Kurczę. Nie wiem, czy wiesz, kto wszedł. Nie zwracałem uwagi. Właśnie chciałem ci pokazać, ale niestety nie doszła do niego piłka. Sisi, kurde! Jędrzejczyk, czysto. Parczyk. Spalony, nie ma spalonego, nie ma spalonego. Kędziora! Chyba. Kurde! O! Kadar! Tam, kadar! Kadar! Ale to był prawie samobój! Ależ emocje, 4 minuty do końca. Mały zawał. Mały zawał, dokładnie. Pawłowski! Oddala piłkę. Parczyk tutaj, nie wiem, z kim on tam się już nawet bije. Sisi biegnie do piłki. Sisi coś nie ma szczęścia w dzisiejszym meczu. Dilerme. Bo jak nie on, to kto? To nikt. No kurde, te podania nie docierają. A, za wysokie podanie, no ile? Znaczy za wysokie. Nie tu chciałem podać. Pawłowski przejął. Pawłowski kontratak, górne podanie do Linettego. Kto będzie górą? Artur wybił. Jędza. O, Kasper! No właśnie, Kasper, no. No cholerka. Nie! Golić! Nie! Zdjął pajęczynę. Boże! Przełożył na prawo tutaj. Nie! Tak. Nie! Było małe sprzątanie. Nie! Jak chcę rewanż. Jezu, zamiałem szansę. Kurde, no nie. No koniec, ostatni gwizdek. A był ten remis z kieszeni. Więc miejmy nadzieję, że również podobny wynik będzie w normalnym nie, już meczu. 3-2 może być, ale oczywiście dla Lecha. Nie. Nawet te 3-2 to jak teraz dla Legii. No to co? Koniec dzisiejszego meczu. Było blisko, ale oczywiście moja tragiczna gra w obronie zadecydowała, że przegrałem. Bo w obronie grać nie potrafię. Ale tutaj nic się na pierwsza, to nie zrobi. Nie, pierwsza bramka? Nie, tu akurat obrona. A w ogóle co? Ile strzałów było? Ile strzałów? A. Aha. Okej. Ale przejęć miałem więcej. No niby tak. Nie no, przeważałeś w tym meczu, ale ja by nie patrzeć, szczęście prawie się do mnie uśmiechnęło. Prawie. Tak, było niedaleko było. Dokładnie, także na dzisiaj to by było na tyle. Jutro taki mały rewanż z innymi drużynami na kanale Konsiego. Na dzisiaj się z wami żegnamy. Cześć.